Kilka dni temu nocą w pozornie bezpiecznym domowym zaciszu 14-letnia dziewczynka walczyła o życie. Zmagała się z ojcem, który zaatakował ją nożem. Gdy pokaleczona skryła się w łazience, wtargnął tam za nią i próbował ją udusić. Nastolatka z ranami brzucha i przedramion oraz śladami poduszeniu trafiła do szpitala. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, ale nie przyznaje się do usiłowania zabójstwa córki. Sąd na wniosek prokuratury wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Agresywny ojciec za kratkami teraz spędzi trzy miesiące. Za próbę zabójstwa grozi mu kara pozbawienia wolności od 8 lat do dożywocia włącznie. Prokuratura Okręgowa w Suwałkach prowadzi śledztwo przeciwko Wojciechowi K. Podejrzemy o to, że 19 lutego bieżącego roku około godziny drugiej w Suwałkach w swoim mieszkaniu usiłował zabić swoją 14-letnią córkę w ten sposób, że uderzał nożem w różne części ciała tej dziewczynki, m.in. w okolice brzucha. Powodując u tej dziewczynki rany cięte przed dłoni, na skutek jej obrony przed tym atakiem, a następnie yy, założył dla niej ręcznik na szyję, zacisnął go, powodując obrażenia w postaci podbiegnięć krwawych. Na szyi. Mężczyzna w chwili ataku był pod wpływem alkoholu, ale o szczegółach zdarzenia prokuratura nie chce mówić. Ustala obecnie, co kierowało ojcem nastolatki. Motyw tutaj jest obecnie badany, chociaż wydaje mi się, że po pierwsze trzeba tutaj zauważyć, że podejrzany był pod wpływem alkoholu a generalnie uważam, że sprawa ma podłoże konfliktów rodzinnych. Wojciechka wychowywaniem dziecka zajmował się samotnie. Matka dziewczynki przebywa za granicą i jest pozbawiona praw rodzicielskich. Nasze źródła, nieoficjalne, podają, że mężczyzna jest pracownikiem Straży Granicznej. Prokuratura nie potwierdza tej informacji, tłumacząc, że nie ma to znaczenia dla prowadzonego śledztwa. Znaczenie natomiast ma to, co będą musieli ustalić biegli. Śledczy podejrzewają bowiem, że mężczyzna nie nie tylko był pod wpływem alkoholu, ale i pod wpływem środków psychotropowych. Na dzisiaj stan fizyczny zaatakowanej dziewczynki jest taki, że nie zagraża jej życiu. Dziewczynka trafiła do szpitala, musiała, ta, musiał być tam wykonany zabieg zszycia niektórych ran ciętych. W psychice czternastolatki rany goić się będą znacznie dłużej. Sprawy dotyczące usiłowania zabójstwa własnych dzieci w suwałkach należą do rzadkości. W tym momencie nie przypominam sobie w ostatnim czasie takich spraw, ale niewątpliwie są sprawy tego typu, gdzie ojciec działa na szkodę swojego dziecka. Chodzi tutaj o różnego rodzaju przestępstwa na tle seksualnym.